podsumowanie kartofliskowych wojaży. Marzec 2013. Nasze studio zamontowaliśmy na jednym ze skyboxów stadionu Marymontu Warszawa. Już za parę dni na tym stadionie odbędzie się pierwszy ważny mecz ligowy. Jak widać, trwają prace konserwacyjne, ale obiecałem, że nie będziemy przeszkadzać. Napoli kontra Juventus. Mecz na szczycie w Serie A. Pierwsze marcowe spotkanie to wyjazd na kurwy do Neapolu. Kurwa A i kurwa B to oczywiście dwie słynne trybuny fanatyków Napoli. Na początku spotkania kurwa B przygotowała podobną okazałą choreografię. Ja tam się nie znam, aż taka okazała dla mnie nie jest. Płonący Wezuwiusz. A tego dnia bez jakiejś specjalnej oprawy, ale po bramce dla Neapolu pojawiło się kilka świecidełek także i w tym sektorze. Novara Regina, Serie B. Z tego meczu najbardziej zapamiętam kolejkę do kas. Yes! 35 minut do meczu, przed nami 10 osób, a i tak nie wyrobiliśmy się na pierwszy gwizdek. Z tego meczu zapamiętam jeszcze sekcję dopingującą Nowary. W ubiegłym roku drużyna ta grała w Serie A i trybuna za bramką wypełniała się szczelnie i wszyscy dopingowali. No teraz w Serie B wygląda to nieco inaczej. AC Milan Lazio, Serie A. Jedną z najbardziej zapamiętywalnych chwil przy okazji meczów w Mediolanie jest zdecydowanie sam moment wejścia na trybunę. Dlaczego? Prawda, że na meczach Milanu królują Japończycy. Wydaje mi się, że obecnie zdecydowanie więcej jest osób z Polski na trybunach. No chyba wiadomo dlaczego. Milan wygrał to spotkanie bardzo łatwo, 3-0. A najbardziej ognista atmosfera była po pierwszym trafieniu. Rada dla osób, które planują wybrać się na mecz do Mediolanu. Otóż nie wieźcie w przyjaźń polsko-senegalską pod stadionem San Siro. Jeśli zaczepią was grupy czarnoskórych osób, które będą mówiły: Poland, wow, very good, Senegal, wow, Poland, Senegal, friends, friends, to znaczy, że chcą was po prostu ojebać. Prawdziwy rarytas. Azzano Solzeso, 10. Liga Włoska. Jeśli będziecie kiedyś czekać na samolot w Bergamo, gdzie jak wiadomo latają tanie linie, no to zapamiętajcie, że 2 km od lotniska Bergamo znajduje się taka mała miejscowość Azzano i tam jest stadion, na którym można zobaczyć mecz 10. Ligi Włoskiej. O tym spotkaniu powiem tyle, że 10. Liga Włoska to chyba najszybszy futbol na świecie. Derby Spakenburga, Eiselmer Vogels, Spakenburg SV, trzecia liga holenderska. Jedną z takich najbardziej charakterystycznych rzeczy odnośnie derby Spakenburga jest to, że stadiony obu zespołów są usytuowane tuż obok siebie. Pomiędzy stadionami jest raptem 20 metrów. Inna rzecz, dzięki której te derby Spakenburga są takie popularne, to oczywiście imprezy. Imprezy przed meczem i imprezy po meczu. After the game, when we win there will be a big party.
But when we lose, we also have a party, because at Spakenburg we always partying. W Spakenburgu w dniu meczu derbowego jest prohibicja. Do końcowego gwizdka w żadnym sklepie, w żadnej knajpie nie można kupić alkoholu. Ale kibice oczywiście obchodzą to obostrzenie i organizują przedmeczowe domówki. Sam mecz zleciał w miarę szybko. Na początku kibice gości zaprezentowali skromną uprawę. Bramek to za dużo w tym spotkaniu nie padło, a w zasadzie to była tylko jedna. A po meczu wielkie świętowanie. Piłkarze świętują z kibicami. Wydaje mi się, że na następnych derbach Spakenburga się pojawię, tym bardziej, że mam zaproszenie na przedmeczową imprezę domową na 150 osób organizowaną przez kibiców czerwonych. FC Utrecht kontra RKC Waalwijk. Pierwsza liga holenderska. O meczu Utrechtu będzie bardzo krótko. Najpierw była Argentyna. A później była holenderska Barcelona. No, klimat niewiele różnił się od tego, który panuje na meczach Barcelony na Camp Nou. Spotkanie pod względem piłkarskim było żenadliwe. Dobrze, że padła chociaż jedna bramka. Druga część marca to miało być zatrzęsienie meczów w Polsce. Ja nie planowałem żadnych wyjazdów zagranicznych, bo tutaj w okolicach Warszawy to się miało dziać. No ale cóż, no, zatrzęsienia meczów jak wiadomo nie było, większość spotkań odwołanych. W zasadzie to odbyły się tylko dwa czy trzy spotkania. Wiktoria Kałuszyn, Aon Rembertów. Mecz towarzyski. Na kilka dni przed tym spotkaniem pojawiła się informacja, że być może będzie to ostatnie spotkanie drużyny seniorskiej Wiktorii Kałuszyn, że drużyna ta wycofa się z rozgrywek. Chodziło o niezadowalającą frekwencję na treningach zespołu Wiktorii, na których pojawiało się czasem 3 albo 4 osoby i nie było po prostu kim grać. Na spotkaniu tę swoją obecność zapowiedzieli więc kibice Wiktorii, aby umotywować zawodników do gry. Jednym z elementów terapii motywacyjnej była starannie przygotowana okolicznościowa flaga. A teraz coś, co bardzo powinno zainteresować wszystkie panie. Podczas tego meczu kibice Wiktorii Kałuszyn pokazali cycki. A już za moment akcja meczu. Zawodnik z Rembertowa trafia piłką prosto w kartofliskowy aparat. No cóż, no aparat się nie roztrzaskał, ale no żadnego zdjęcia ten sprzęt już raczej nie wykonał. Salos Żyrardów kontra Tajfun Wrochów. Klasa B. No cóż, no tłumów na trybunach nie było. Podczas tego spotkania udało mi się nagrać jedyną bramkową akcję meczu. Brutalny faul w polu karnym i petarda z rzutu karnego. Na początku marca kartofiskowa redakcja gościła na meczu Milanu na San Siro. Ostatni mecz marca to również wypad na Milan. Tym razem było to polskie San Siro, czyli stadion w Milanówku.
Milan Milanówek kontra Ryś Laski, Liga Okręgowa. A Jezus Maria! Co będzie? No i to by było na tyle. Jeśli się komuś to nie daj Boże podobało, to bardzo mi przykro. No do widzenia.